Cię, uwielbiamy Ojcze Cię. Ty cuda czynisz w niej, błogosławione niech będzie niepokalane poczęcie. Uwielbiamy Ojcze Cię. Ty cuda czynisz w niej. Oby udało mi się odnaleźć Ciebie, Matko Pana, obyś zmiłowała się nade mną, Najświętsza, obyś w mym zagubieniu mnie osłoniła nieskalana, obyś w mej trwodze mnie przyjęła, obyś w mym zawstydzeniu pozwoliła mi zbliżyć się do Ciebie, obyś, gdy stracę całą nadzieję, za mną orędowała, obyś z wygnania pozwoliła powrócić mi do domu, obyś ze względu na mnie okazała współczucie. Błogosławione nie będzie niepokalane poczęcie. Uwielbiamy Ojcze Cię. Ty cuda czynisz mnie. Obyś w moim wzburzeniu mnie uspokoiła, obyś z mego zbłąkania pozwoliła mi powrócić, obyś mój niepokój przemieniła w pokój, obyś dla mej obrony wstąpiła w bój, obyś głos mych szlochów wyciszyła najczulsza, obyś, gdy jestem powalony, moc mi dała lekarstwo życia, obyś w moim upadku na mnie spojrzała łaski pełna, obyś z miłosierdziem wyszła mi na spotkanie. Błogosławione niech będzie niepokalane poczęcie. Uwielbiamy Ojcze Cię. Ty cuda czynisz. Skalane ust błogosławionych, oby jedna kropla Twego dziewiczego mleka spadła jak deszcz na moją duszę, dając mi życie i moc. Błogosławione niech będzie niepokalane poczęcie. Dzień czwarty, 2 grudnia.
Rozmyślałam o niepokalanym poczęciu wszechwładnej królowej matki. Do mojego umysłu napływały zalety, piękno i cuda jej niepokalanego poczęcia. Cudu, który przewyższa wszystkie inne cuda uczynione przez Boga w całym stworzeniu. Gdy o tym myślałam, powiedziałam sobie: wspaniały jest cud niepokalanego poczęcia, ale moja niebieska mama nie przeszła żadnej próby w swoim poczęciu. Wszystko było dla niej przychylne, zarówno ze strony Boga, jak i ze strony jej własnej natury. Została stworzona przez Boga tak szczęśliwa, tak święta i tak uprzywilejowana. Jaki był więc jej heroizm i jej próba? Jeśli nie był jej pozbawiony anioł w niebie, ani Adam w Edenie, to tylko królowa wszystkich miała być pozbawiona najpiękniejszej aureoli, którą próba miała umieścić na jej czcigodnej głowie królowej i matki Syna Bożego? Gdy o tym rozmyślałam, mój ukochany Jezus, poruszając się w moim wnętrzu, powiedział do mnie: córko moja, nikt nie może być przeze mnie przyjęty bez próby. Gdyby nie było próby, miałbym matkę niewolnicę, nie byłaby wolna, a niewolnictwo nie wchodzi w nasze relacje ani w nasze dzieła, ani nie może brać udziału w naszej wolnej miłości. Moja mama przeszła swoją pierwszą próbę już od pierwszej chwili swojego poczęcia. Jak tylko dokonała pierwszego rozumnego aktu, z jednej strony poznała swoją ludzką wolę, a z drugiej strony wolę Bożą i była wolna, by móc wybrać, do której z dwóch woli dołączyć. I nie tracąc chwili czasu, znając całą istotę ofiary, którą czyniła, oddała nam swoją wolę i nie chciała jej poznać, a my przekazaliśmy jej w darze naszą wolę. W tej wzajemnej wymianie darów woli wypłynęły wszystkie zalety, piękno, cuda i ogromne morza łask niepokalanego poczęcia najbardziej uprzywilejowanej ze wszystkich istot. To wola jest zawsze tą, którą zwykle wypróbowuję. Wszelkie ofiary, nawet śmierć bez woli, wzbudziłyby we mnie wstręt i nie przyciągnęłyby nawet jednego mojego spojrzenia. Ale czy chcesz wiedzieć, jaki był największy cud przez nas uczyniony w tej tak świętej istocie, i jaki był największy heroizm tej tak pięknej istoty? Heroizm, któremu nikt nigdy nie będzie w stanie dorównać? Swoje życie rozpoczęła naszą wolą, podążała za nią i ją wypełniła. Można więc powiedzieć, że ją wypełniała, jak tylko ją rozpoczęła, i rozpoczęła, jak tylko wypełniła. A naszym największym cudem było to, że w każdej jej myśli, słowie, oddechu, biciu serca, ruchu i kroku nasza wola się na nią wylewała, a ona oddawała nam heroizm myśli boskiej i wiecznej, słowa boskiego i wiecznego, oddechu boskiego i wiecznego oraz bicia serca boskiego i wiecznego w niej działających. To wyniosło ją tak bardzo, że to, czym my byliśmy z natury, ona się stała dzięki łasce. Wszystkie inne jej przywileje, zalety, nawet samo niepokalane poczęcie byłyby niczym w porównaniu z tym wielkim cudem. A co więcej, to ów cud ją utwierdził i uczynił stałą i silną przez całe jej życie. Moja ciągła wola przelewająca się na nią dawała jej udział w boskiej naturze, a ona, przyjmując ją nieustannie, stała się silna w miłości, silna w cierpieniu i wyjątkowa spośród wszystkich. To nasza wola w niej działająca przyciągnęła słowo na ziemię,
utworzyła ziarno boskiej płodności, aby mogła począć Boga i człowieka bez ludzkiego udziału i uczyniła ją godną bycia matką jej własnego Stwórcy. Przybądź, wolo Boża.